Tak jak Państwo doskonale wiedzą, Senat, a zwłaszcza nasza Komisja Spraw Emigracji zajmuje się Polonią i Polakami na świecie. A przyjechaliśmy do uczelni, która jest wyjątkowa w skali światowej, bo pan rektor Berger zgromadził taką liczbę studentów ze wschodu, z Ukrainy, z Białorusi, z Litwy, że interesuje nas to bardzo, ponieważ no, część z nich to są nasi rodacy z korzeniami polskimi. Chcemy wiedzieć, jak to się odbywa, jakie mają problemy z kartą Polaka, jaką przyszłość możemy z nimi wiązać, mówiąc wprost, bo no, nie ma co oszukiwać się, że 2 miliony Polaków wyjechało na zachód. Za chwilę będzie 10 lat, jak jesteśmy w Unii, prawda? Do tego dodajmy niż demograficzny. No ubywa nas ciągle, więc jeśli ci będą zainteresowani, to my powinniśmy też wykazać duże zainteresowanie. Jednym słowem, temat dla komisji bardzo wdzięczny, bardzo i poważny. Ogromna rzesza dzisiaj młodzieży, głównie z Białorusi i Ukrainy, chce studiować w Polsce i nasza uczelnia jest tego typu przykładem. Studiuje ona bardzo różnych kierunkach, od turystyki i rekreacji, bo ta wydaje się poprzez ten pierwszy człon nazwy kierunku turystyka przybliża możliwość studiowania z różnych państw, ale także i na kierunkach ekonomicznych czy na kierunkach filologii angielskiej. A więc są to naturalne zainteresowania młodzieży. I kiedy w pierwszym okresie byli to głównie studenci z odległości 100-200 km z granicy z Białorusią czy z Ukrainą, to po raz pierwszy w tym roku mamy wyjątkowe zjawisko, nowe. Studenci z odległego Dniepropietrowska, ponad 1200 km, także chcą studiować w Polsce i to są nowe wyzwania. Dzisiaj będziemy chcieli mówić też o nowej inicjatywie Kazachstanu i tam młodzieży polskiej, polskiego pochodzenia, która chciałaby u nas studiować. I w związku z tym staramy się dostosować i stworzyć warunki do dobrego studiowania. I tak się stało, że w zasadzie nasz nowo wybudowany akademik, dom studenta, w większości służy dzisiaj studentom ze wschodu. Tego nie byliśmy w stanie przewidzieć. I to są nowe wyzwania, o których między innymi dzisiaj będziemy mówili i rozmawiali z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednak jest problem, a tym problemem jest znajomość języka polskiego. Okazuje się, że już kolejne pokolenia, one pamiętają o Polsce, ale nauka języka polskiego no, gdzieś zaginęła. I w związku z tym to jest nasze wyzwanie, że pracujemy od kilku lat nad roczną szkołą nauki języka polskiego w pierwszym okresie z własnych środków, a dzisiaj aplikujemy już do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dobrym skutkiem. No i chcemy pokazywać, przedstawiać tę argumentację, że nauka języka polskiego jest jednym z najważniejszych wyzwań pomocy dzisiaj młodym ludziom na wschodzie. I jestem głęboko przekonany, że także dzisiejsze posiedzenie Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za granicą przekona nas wszystkich do wspólnych działań, a głównie obecnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Вчилася в польській школі, школи середньої імені Юзефа Ігнацего Крашевського. До ПСВУ пішла випадково, тому що ПСВУ в
przyjechało do nas, do szkoły, do naszej szkoły w Wilnie i zaproponowało studentom uczyć się. I miałam ochotę spróbować. Nie trzeba bać się, bardzo studenci przyjaźni są, pomagają czasami, jeżeli niepoprawna mowa, czasami bywa problem powiedzieć jakieś słowo, ale to... Można powiedzieć, że niewielki problem. Ja byłam przez 3 lata w Towarzystwie Polskiego imienia Kościuszka u nas w Łódzku i mam pradziadka, który był w Wojsku Polskim. Chodziłam do konsulata na egzamin, ale mi powiedziały, że za mało dokumentów mam o dziadku, bo mam tylko zdjęcie. I za mało byłam w to stowarzyszeniu. I także brak informacji, za mało lat byłam i tyle. To w jaki sposób komplikuje Twoją sprawę studiowania tutaj w Polsce? Nie mam stypendium, płacę za studia i tak. Właśnie w takiej zasadzie otrzymałam kartę Polaka. U nas na Ukrainie można. Ja słyszałam, że na Białorusi chyba z tym jest jakiś problem. Otrzymałam kartę Polaka za rok po szkole, bo jak pani Małgorzata Mikołajczuk mówiła, taki był problem u mnie, że moja mama nie otrzymała kartę, miałam tylko pochodzenie polskie. Pierwszy rok studiowałam, płaciłam pieniędzy. Otrzymałam kartę Polaka, znaczy było ciężko, bo moja mama starała się zdobyć kartę Polaka prawie rok. Mam pochodzenie po linii ojca, pradziadek i prababcia. Było dużo wniosków podane do archiwów, bo to są dużo pieniędzy, dużo razy jeździliśmy, znaczy ja jeździłam do Polski. Ja nie znam języku polskiego, nie było trudne te dokumenty, te tłumaczenia, wszystko to było z tych pieniędzy. Ja myślę, że to było bardzo dobre spotkanie i świetnie się stało, że przyjechaliśmy tutaj do szkoły i do pana rektora Bergiera, bo taka liczba studentów zagranicznych też uświadomiła różne problemy. Większość z nich, którzy mają kartę Polaka, bo to jakby ponad połowa, tych problemów ma mniej, no, ale niektórzy wspominali o tym i bardzo dobrze, że byli z nami również konsulowie z Ukrainy, z Litwy i z Białorusi, którzy pewne rzeczy wyjaśniali, a niektóre wymagają zmian. Dosyć niejasna jest sprawa stypendiów, bo sytuacja jest czasami dość paradoksalna i studenci przyjeżdżając nie wiedzą, czy studiować jako cudzoziemcy, czy studiować jako Polacy z kartą Polaka. Chodzi o te stypendia, które są przez państwo, przez ministerstwo i też przez uczelnie fundowane, to razem jest dosyć skomplikowane. Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wiele wyjaśniał, natomiast chyba potrzeba jest pewnych zmian, takich choćby drobnych, ale istotnych. No, powiedzmy też wprost, że zwłaszcza na Ukrainie, no nie wszyscy są zachwyceni tym, że taka liczba studentów przyjeżdża do Polski, prawda? Dzisiaj wielkie uczelnie, bo mówimy tutaj o szkole Białej Podlaskiej, która jakby naturalną drogą ma blisko i jest przygraniczną taką uczelnią, ale te renomowane, największe uniwersytety Jagielloński, Warszawski, a mają właściwie już tam swoje biura i cały czas namawiają tych studentów. Dla nich to jest oczywiście atrakcyjne posiadanie dyplomu z Unii Europejskiej. Dla władz Ukrainy czasami nie, prawda? Zwłaszcza dla dużych uczelni kijowskich, czy lwowskich, czy innych, które tracą no, dużą liczbę studentów. Jest wiele delikatności w tym problemie. Wiemy, jaka liczba też mieszkańców Ukrainy, zwłaszcza w Polsce, pracuje często na czarno, co będziemy ukrywać. Część z nich występuje obywatelstwo. No, oprócz samych studiów, które są, myślę, korzystne dla uczelni bardzo i chyba dla studentów, a może na pewno też, wokół tego jest wiele problemów. Dobrze się stało, że się tu spotkaliśmy.